Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa, ja losuję auto. Ale Mexicano, prawie ej, jak w sumie to jest pod motyw nowego sezonu, którego jeszcze nie ma w momencie, kiedy to nagrywam, w momencie jak oglądacie to już jest. A tak pasuje mi do tego groga. Dobra, pierwszy mecz w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, trudna ta gra w teamie, zobaczymy jak pójdzie. Oj, jaki dobry strzał od nich, nie spodziewałem się tego zupełnie. Nie brałem tego pod uwagę, prawdę mówiąc. Tak śmiesznie wyszło. Nie brałem tego pod uwagę, ale jak widać, już się trudniejsi przeciwnicy zaczynają. Trzeba brać takie rzeczy pod uwagę. To jest na pełnej. Dobra. Ła, wlądował na mnie. Ja nie wierzę, jak tutaj się ten mecz zaczyna brutalnie. Nie, tracimy drugą. Dobra, nie tracimy drugiej na szczęście. Okej, tutaj teammate zostawił nam boosta, zostawił nam piłę, więc bardzo fajnie. Ja sobie nad tym przebiję. Tam wylot strasznie spóźniony, nie wlatujcie, jeżeli, no, w takich sytuacjach podobnych. Okej. Tego sobie załatwimy, zniszczymy go. Nie chciałem tak zrobić, to był akurat misklik, że tak podskoczyłem. Ale cóż, tu sobie przeprowadzę piłkę. Dobra. O, nasz teammate pisze, że ma ping. I faktycznie ma lagi, ale może się to uspokoi, bo w sumie teraz się na zielono zrobiło, ale znowu podskakuje. Nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie lagów u naszego teammate'a. Aby się to poprawiło po prostu. Może będzie jak będzie, dobra. To jak ma lagi, to zagram w miarę bezpiecznie, będę się starał tak grać asekuracyjnie, ale jedzie to piły już, dobra. Walnie? Nie walnie, sfejkował przeciwnika. Ja sobie cofnę, poczekam na to oddanie piły i tutaj będę pierwszy, to już sobie wyjadę. On jest na środku. Chciałem podać, chciałem teraz wykonać podanie, ale jakoś totalnie nie wyczułem. Totalnie nie wyczułem tego, co robię. Wyszło jak wyszło. Dobra, ładne wybicie. On powinien to kopnąć po prostu do nas, dokładnie. Tutaj przyjęcie piły. Ja to wysadzę. Dziwne jest to auto. Na jakiś dziwny hitbox, którego aktualnie nie mogę ogarnąć. Do tego nie powinienem chyba raczej wyskakiwać. W sensie w momencie, kiedy gracie solo queue, to nie wyskakujcie, bo dużo szansa jest, że zostawicie swojego teammate'a sam na dwóch. W niewygodnej sytuacji. Okej. Tego sobie miniemy. O, ładnie nas dojechał. Dobra, tutaj lecisz na strzał. Ja się będę cofał. Nie zbiorę przyspieszenia, bo nie trafię. Kopnę sobie przypadkiem w piłkę i przez to tracimy bramę. Co ja odwaliłem? Niesamowite jest, co ja odwaliłem. Najpierw nie trafiłem w boosta i potem przez przypadek myślałem, że to auto przejedzie pod piłką, a w sumie walnąłem w nią i dośrodkowałem. No dobra, zdarza się i tak. Kurde, czym my gramy? Nieważne. Już nie będę komentował tego groga. Walmy piłę. Zobaczymy, co tu się stanie. Trochę problemy. Problemy Najmana. Z przyjęciem. Dobra. Dobra, wywalają się chłopy. Zagrajmy po prostu podanie. O, jest tam teammate. O kurde, ale on zaatakował nas agresywnie. Niespodziewane to było. Dobra. Nie wiem, trudno, ta gra zagrywa do nas podanie. Ja sobie tego przybiję tylko. Tutaj znowu wyskok. Nie skacz w takiej pozycji z jednego powodu. Jakbyś nawet był pierwszy, to byś kopnął w narożnik, co by ci absolutnie nie dało praktycznie nic. Po prostu byś sklirował piłę. Więc w takich sytuacjach raczej nie latajcie. Wykopię bramkarza. Powinien być open, dokładnie. Ładny strzał. Ale tak do narożnika to nie wyskakujcie, bo to jest... Wywalacie się z boosta, marnujecie pozycję i nic pozytywnego to nie wnosi dla drużyny. No. To jest taki protip. Sobie... Tego miniemy. Rzutka do środka. Czy będzie gol? Dobra, jest 3 do 2. Zamiast strzelać w bramkę stwierdziłem, że po prostu miniemy przeciwnika, który ewidentnie rushował, no i tutaj był open. Nie wiem, trudno, ta gra tak strasznie dziwnie się zabierał, trochę tam za blisko podjechał, ale ostatecznie jest gol.
Udało się przechytrzyć defensywę takim w sumie bardzo podstawowym playem. Tutaj wyskoczę, bo... On wyskoczył, jak już był mega spóźniony. Dobra, bierzemy piłę. Mógłbym wlecieć na ściankę, to nie jest to, co chcemy robić. Podajmy! Nie wiem, trudna ta gra. Prawie wyszło, prawie zadziałało. Generalnie spoko to było, bardzo dobrze był ustawiony nasz teammate. No i to tyle w zasadzie. No, tutaj jedynie mógłby, jak widział, że jesteśmy już ustawieni, się po prostu cofnąć. Nie rushować, ale tak to git. Dobra, może jakieś demo? O, jest demo, idealnie, skolowane nawet. Tutaj już gorzej było, ale demo było bardzo dobre. Wykopę piłkę do naszego, o dobra, zresztą sobie jedzie to. Przejmę ją na dach i podskoczę. Podwójny podskok pod piłką. Strzelam na 4-2, ja przechodzę na klawiaturę. No teraz do tej pory grałem na padzie. Zresztą nie przechodzę na klawiaturę, bo przeciwnicy się poddali. Dobra, ja startuję gierka, tutaj Face Mongrill pozdrawia już na samym początku wariata, który był w tej serii. Dobra, zaczyna się spotkanie w przeciwnym teamie. W sumie rzadko się to coraz rzadziej zdarza, ale zwycięzcy turniejów na diamentach. No spoko. Mocne uderzenie. Oj, dobre wybicie przy okazji. Nie spodziewałem się, że Mongrill do tego tak szybko zdąży. Ale widzę, że to jest generalnie ofensywny zawodnik. Może być ktoś zdolniony mechanicznie, ale chase'ujący, tak. Takie pierwsze wrażenie odnoszę, że może właśnie takie coś się wydarzyć. Że tak to może wyglądać, ale strzelamy bramkę. Ładny strzał i potrzebuje przyspieszenia. Chyba po prostu misclick z tym potrzebuje przyspieszenia, chociaż ciężko powiedzieć. Dobra, jedziemy. Mongrill chyba ma double click w palcu czy coś, bo wszystkie komendy pisze podwójnie. Ale może tak nie jest, nie wiem. Chcę mieć pewność, że teammate zauważy albo go sprowokować. Dobra, ja to sobie wywalę. Tutaj blok, Mongrill open. Czy trafił? Nie, nie trafił tym razem. Nabitki też nie będzie. Oj, to myślałem, że pociągnie dalej. Ale jest git. Znowu takie w sumie przecięcie piłki. Widział, że jestem w tyle, to mógł mi spokojnie ją zostawić, bo byłoby bezpiecznie. Miałem więcej czasu, ale ostatecznie wyszło dobrze, tak jak widzimy. No se fejknę. Dobra, przebijmy piłkę nad nim. Tutaj do bramki, żeby łatwiej się wybijało. Oni to uderzają. Tego nie róbcie, co ja teraz zrobiłem, ale miałem ochotę sobie przyjąć resecikiem. Tak po prostu. On bardzo długo sobie czasu zbiera. Czekaj, Mongrill po prostu widział, że jesteśmy w bramce, to nam zostawił, w sumie bardzo fajnie. Ewentualnie miał rozładowanego pada, bo tak dziwnie się nie ruszał. Dośrodkujemy piłkę i czy będzie gol? Jest, 2-0, bardzo fajnie. Proste podanie od ścianki, w sumie od razu pada bramka. Takie podstawowe zagranie, ale Mongrill widać, że bardzo dobrze się czuje mechanicznie. Ale denerwujące jest to na pewno też z pozycji randoma. To takie pisanie 30 razy komend na czacie. I przez to, że piszesz 30 razy, to nie wiadomo, o co ci właściwie chodzi. Czy ty cały czas robisz misclicki, czy sam nie wiesz, co chcesz napisać? Dlatego polecam ci pisać po prostu raz konkretną rzecz. No tak to strasznie uwagę ktoś traci. Łatwo stracić uwagę po tym, jak wpiszesz 30 komend. Potem nie widzi każdy konkretny. Dobra, fajnie przeciwnik zrobił fake challenge'a. Ja to jeszcze przebiję nad drugim. Bez odskakiwania od ściany sobie kopnę. Tutaj znowu, nie uderzam od razu, tylko teraz sobie przebiję. Strasznie dobrze mnie wyczuł ziomek. I wybijemy nad poprzeczką. Jeszcze on zrobił idealnego cleara. Co to była za akcja randomowa, że w niego pocelowaliśmy. No dobra, walę nad poprzeczkę. Mongrill za bardzo wycofany jest, pojechał po boosta, ale przez to, że pojechał tak daleko do tyłu, to był totalnie nie pod grą. No i tam zamiast dalej trzymać presję, zamiast atakować, musieliśmy się wycofać do obrony aż. Okej. To dobrze, że przeciwnik oddał mi piłę, ale też trochę byłem osamotniony na chwilę. Mongrill to raczej wybije. Ale też bardziej do boku staraj się wybijać, bo to było w zasadzie takie prosto do przeciwnika zagrane.
O, i w takich sytuacjach, właśnie. Bo często są pytania, dlaczego ja kopię dużo mocniej piłkę. No ty strasznie bolczejzuję tutaj, zaczął bolczejzować Mongrill, ale wracając. Tam widzieliście, co, jak się zachował Mongrill. Pewnie się zastanawia, dlaczego na przykład moje strzały lecą, załóżmy 120 na godzinę, a jego 80. Taki też ostatnio widziałem komentarz. Zwyczajnie zamiast poczekać na to, aż piłka skazuje i wtedy ją kopnąć, Mongrill ją uderzył, jak ona spadała, przez co naturalnie musiał walczyć z grawitacją. No i to jest dużo cięższe, dużo gorzej się tak uderza, ale Ball Chaser z tego Mongrilla niesamowity, znowu nas zbumpował tym razem i mamy Opena. Ale mechaniki ma takie, że mógłby wbić spokojnie Grand Championa moim zdaniem, tak na wielkim luzie, ale mocno Ball Chaser'uje. W sumie, no jeden z mocniejszych Ball Chaser'ów wśród widzów ostatnio. Jeden z mocniejszych Ball Chaser'ów wśród widzów. Dobra, przyjmiemy to już. Tego zdemujmy może. Dobra, nie udało się. Wrócę się za plecy. Jakby miał być tu z czymś problem. Zbiorę przyspieszenie, nie dam się zniszczyć. Znowu takie trochę wybicie do środka, ale nic złego się nie stało. Ten ziomek się wywalił. Okej. Kopnijmy za niego piłę. Sam w środku. W sumie zagranie do tyłu też jest strategiczne dosyć, bo wygrywamy. Oj, wrzuta. Wrzuteczka poleciała, ale po prostu na czas już można pykać. O, wywalili się. Tamten się skusi na boosta, zawróci jeszcze w zoną starana i mieliśmy Opena. Jeszcze raz pozdrawiam szczury od bruza, to znaczy Medo pozdrawia szczury od bruza w zasadzie. Strategicznie na odcinku. No i jest gol. Przeciwnicy opuszczają grę. Znowu jak chcę przejść na ten, jak chcę przejść na klawę, to przeciwnicy wychodzą. Nie wiem jak to działa. Chyba się zbyt boją klawiaturowego Edka. Dobra, kolejne spotkanie. Krecik MyG w teamie. Ja sobie pojadę po boosta. Powinienem mu to napisać, ale nie mam zbindowanego. Chociaż potrzebuję przyspieszenia. Też jest w miarę dobrym kolem. Ale tak jakoś sprawdzam wznowienia, w razie czego bym się zdążył cofnąć. Krecik MyG tam fajnie próbował, ale pod koniec stracił kontrolę nad piłką. Niech sobie odleci znowu. Dobra. Asykurujemy. Teraz już trochę w poprzek przyciąga rotację. To uderzenie też, lepiej jakbyś zostawił piłkę teammate'owi, bo ja miałem dużo lepszą pozycję, żeby to przede wszystkim solidnie do przodu wywalić. A to jest takie, że wiesz, ja bym to wywalił bardzo solidnie, w sensie mówię ja, ale wiadomo, że chodzi o osobę ustawioną na mojej pozycji, czyli potencjalnego randoma. A ty tak zagrałeś, że właściwie zamiast przejąć piłkę, to ją na chwilę wybiłeś. Tak jakby kupiłeś nam czas, którego nie potrzebowaliśmy. No, dobra. Oj, wywaliłem się na wznowienie, ale Krecik to asykurował. Fajnie, że zawrócił, bo też część z was będzie pewnie nie zdążyła, czy tam po prostu. No, dużo osób by nie zdążyło, ze względu na to, że po zebraniu boosta by skręciło, o, w tę stronę. A Krecik zawrócił do bramki, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo... O kurde, ale to słabo zrobiłem, zagadałem się. Jest to bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ od razu może asykurować bramkę, a w razie czego i tak zdąży pojechać, jak piłka będzie leciała w boczek. Także tutaj trzeba propsy dla Krecika. Podbijmy piłę, zróbmy podskok i 2 do 0. Dobra, idziemy na klawę. Idziemy na klawę. Idziemy na klawę i zobaczymy, czy znowu przeciwnicy się poddadzą i wyjdą. Mają jeszcze 6 sekund, czy tym razem będziemy pykali sobie na naszej ukochanej klawiaturze, przetrwają chociaż chwilę. Krecik leci z akcją. Ja się nie cofam po tylnego boosta, bo mamy piłkę, a mam tutaj buściki. Krecik, nie wiem czy zrobił bumpa, czy przeciwnik sam się wywalił, ale bardzo ładna akcja. Zobaczmy to zresztą teraz. Czy był bump, czy wywalił się? Nie no, bump! Kurde, elegancko. Bardzo fajnie to zostało zagrane. Ja widzę, że oni jadą sobie po boosta po tamtej stronie, dlatego zrobiłem kontrę. Mają niewygadną piłę. Sobie wrócę na środek. Jakby przybili Krecika. Krecik bardzo ładnie zniszczył. Ja niestety byłem trochę za daleko, ale pamiętajmy, że wygrywamy 3-0. Więc lepiej się ustawić defensywniej. Bo lepiej nie wykorzystać jakiejś okazji, jak wygrywając tyloma bramkami, niż sprowokować, że się straci. Zrobię wrzutkę, bo nie zdążę strzelić. Może zadziała? No blisko było. Zarobię kolejną, tak po prostu, żeby się tam straszyli, bali i wywalali.
Wrócę się za krecika. Strasznie nie ogarniam robienia driftów na klawiaturze. Cały czas źle wychodzę z zakrętu, ale to jest kwestia wprawy oczywiście, której aktualnie nie mam. Okej, takie przebicie piłki delikatne. Turbo niepewnie się czuję, ale widzicie, to dalej wystarcza. Oj, no. No dalej jak równy z równym, czy nawet wygrywamy grając na klawie. Więc jest spoko. Tutaj krecik już mógłby trochę odpuścić i się cofnąć za nas, bo jak on to dobrze uderzy, to nie ma asekuracji. Ale na szczęście nie uderzył tego dobrze. Ale fajnie już w takim momencie by było się cofnąć za teammate'a, żeby miał możliwość challenge'owania. Takiego, że nawet jak przeciwnik go przejdzie, to już będzie kolejna asekuracja. Żeby ta rotacja była płynna, a tu wylew. Tu wylew na klawiaturze, nie byłem w stanie tego szybko naprawić. No nie brałem pod uwagę, bo chyba dobrze wyskoczył krecik, jedynie coś tutaj... Chyba pojedynczym skokiem podskoczył, nie zrobił fast aeriala i troszeczkę mu brakło tej prędkości. Znowu, tym razem do prawej zagramy. Dobra, idealnie w przeciwnika, także beznadziejny kick-off. Ale to trzeba jeszcze mocniej kontrolować. Po prostu chcę trafić w piłkę jakkolwiek, grając na tej klawie, bo się w sumie przydaje. Okej. Kopnę tak piłę na pełnej. Jego postraszę. Jakby nie wyskoczył, to by dostał demo. Ale wyskoczył. Krecik tu klepie w tej tamtą. Ja się wrócę. Trochę jesteśmy przez chwilę w sumie sami. Natomiast przeciwnik się zagalopował i krecik to wykańcza na 4-1. Drugi przejął piłkę, ten nas nie zniszczył. Zostawił pustą bramkę. Ten zrobił w ogóle, co to był za wylew? Nie wiem, czy chciał jakiegoś Breezy'ego zrobić, czy o co tam chodziło, ale to było mega słabe. Było mega słabe. Teraz czy ja będę w stanie to obronić? Dobra, po prostu sobie przyjadę przy bramce w sumie. Będzie łatwiej. Nie mam boosta, ale jakoś powiedzmy, że idzie. Środkujmy. Słaba była ta wrzuta, nie będę oszukiwał, ale bałem się wrzucać po ziemi, żeby nie dostawać kontra, żeby kontry nie dostać takiej od razu. Dlatego podniosłem piłkę. Tutaj krecik zostawił jaki wylew. Krecik zasadniczo nie powinien z tej ściany wyskakiwać, bo jak widzieliście, nawet jakby trafił w piłkę, to by to nic nie dało, a tak to nie trafił w piłkę i zostawił nas potencjalnie 2-1. No ale akurat przeciwnicy też są na tyle zimnokrwiści, że w dwójkę wyskoczyli i w sumie żaden nie trafił. Także super wyszło. Dobra, dośrodkowanie kolejne. Krecik tam trzyma presję. Ja się cofam. Można by podjechać teoretycznie, bo nie ma piłki na dachu za bardzo. A, wywalmy to. O kurde, jednocześnie skoczyliśmy. No ale nic się nie stało, przynajmniej jedna osoba trafiła. Krecik tam znowu skacze, ale to jest chyba triumfalne skakanie, bo mecz już został tak naprawdę zwyciężony. GG! O jest, awans do dywizji czwartej. Champion 2, dywizja czwarta. Oj, krecik pozdrawia jeszcze, tak po prostu. Ostatnie spotkanie w tym odcinku, Kamilowski w teamie. A ja tutaj dziękuję za sprezentowanie subskrypcji przez Lemona. Lemon przed chwilą zostawił suba, teraz jeszcze sprezentował. Naprawdę, możecie w komentarzu wspomnieć, jakieś te cytrynki powysyłać. A jeszcze Czapla dostał, to już w ogóle hit. Czapla, moderator, naczelny hater Twitcha, dostał subito. Dobra, to dziękujemy jeszcze raz na odcineczku. Chyba są alerty na ekranie, muszę je w końcu w ogóle poedytować kiedyś. Ale dzięki wielkie. Dobra, spróbujmy coś niekonwencjonalnego. Podanie do Kamilowskiego. Totalnie to było zamierzone. Kamilowski zdał smoka na zajęcie pod ich bramką. Teraz wylot mocny. Kamilowski to chyba freestyler kolejny w serii. Dokładnie. Trochę jesteśmy sami na dwóch, ale przeciwnicy nie chcieli wykorzystać tej przewagi, więc gituwa. Jeżeli już ktoś szybko lata, w sensie jeżeli chcecie latać na aeriale, to pamiętajcie o tym, że musicie jak najszybciej wracać, żeby sobie ogarnąć taki recover, żeby nie było w dużych strat. O, bardzo ładna interwencja, bardzo ładna obrona od Kamilowskiego. Przeciwnicy w ogóle jakoś tak agresywnie atakują.
agresywnie atakuję, ale to jest pewnie mecz o czempiona 3 z tego, co Kamilowski pisał. Więc mecz o rangę sobie podamy do Kamilowskiego. Nie do końca tak to miało wyglądać, bo dostałem bumpa. Wcześniej myślałem, że Kamilowski podjedzie, się wycofał i zrezygnowałem z podania, ale dostałem bumpa, więc ostatecznie tak podanie siadło. Dobra, to tutaj lecimy na blok. Kamilowski chyba też na mnie zaufał i poskoczył. Potrzebuję przyspieszenia. Dobra, ale to mija jednego przeciwnika, ja się ustawiam, tak jakby właśnie piłka poleciała w naszą bramę. Okej. Czy uda się wybić piłkę znowu do przeciwnika? W takich sytuacjach do boku uderzajcie piłkę, to nie będziecie wystawiać, będziecie dawać potencjalnej szansy rywalowi, jak wybijając na sam środek do niego. Okej. Generalnie z tego, co widzę, Kamilowski, to znaczy jesteśmy już praktycznie na czempionie 3, więc tutaj jest nic dziwnego, że gracze się coraz lepiej mechanicznie orientują, coraz bardziej zaawansowane mechaniki ogarniają. Ale zobaczymy, jak to będzie. On sobie leci. Grajmy do lewej trochę. Skręt do prawej na maksa. Strzał, jakbym to lepiej uderzył, to by był gol. Tutaj Kamilowski się pokusił. Nierealny kącik, ale czasami wiem, że to kusi. Chociaż dobrze się od tego wstrzymywać i po prostu zabiorę sobie piłkę do narożnika, żeby cały czas mieć kontrolę. On tutaj daje ciała. Spróbujmy go zniszczyć. Dobra, ładnie zahamował. Nie wiem, czy celowo. Okej, Kamilowski leci. Ja to sobie podbiję, tak. I czy jest gol? Dobry, jest gol. Celowo od razu nie uderzałem. Skupiłem się na tym, żeby po prostu ominąć skaczącego na interwencję obrońcę. Bo jakby on to wyblokował, to by było mega ciężko. Moglibyśmy nawet stracić bramkę. A tak, to jeden prosty trik i mamy punkciszek. Kamilowski tam ich ładnie chase'uje. Chociaż już by w sumie mógł przestać, bo ja tam nie będę wyjeżdżał wygrywając i mając bezpieczną pozycję. To by było strasznie ryzykowne, jakbym tam wyjechał, bo jeden touch od przeciwnika i byśmy tracili bramę. Ja sobie strzelę flip reseta, nam na czempionie już ładowali, więc w sumie czemu miałbym nie strzelać? W sumie nie powinienem na to chyba latać, ale tak wiecie, dla osłody w serii. A, i klawiatura. Właśnie strzeliłem to tylko po to, żeby teraz na klawiaturę pójść. Nie oszukujmy się. Przypominam, że dwie bramki przewagi to oznacza klawiaturę. Tutaj będę ich demował, dośrodkowanie. No i na klawie wychodzimy na jeszcze większe prowadzenie. Takie to jest granie na klawie. Na chama wjeżdżamy we wszystko i wszystkich. I to działa. Nie potrzeba mechanik. I Kamilowski prawie na 4-0. Dobra, wali w piłę. Czy to chyba będzie gol? Trochę za wysoko podbita. Więc niestety nie tym razem. Ale znowu się cofam. Jest pusta bramka. Jakbym umiał kopać, to bym na pewno to wykorzystał. Jakbym umiał kopać, to też bym wykorzystał. Miałem 200% okazję. Jednak na umiejętności mechanicznych nie ma, tak jak widzicie. No i spoko. Trzeba jakoś udawać nuba, w sensie, no, udawać się, ja tu jestem, to najgorszy mechanicznie gracz jestem prawdopodobnie na tych czempionach. Wątpię, że ktoś tu mnie ogarnia w momencie, kiedy jestem na klawie. Kamilowski się tam okłada. Ja to wywalę. Jeszcze blok. Dobra, typie, wrzucasz, nie wrzucasz. Tak, Tunio, zdarzyło się, w sensie nie niż zadeklarował, tylko mówiłem, że, bo tutaj rozmawiamy, padło pytanie od Tuniego, czy ktoś okłamał mnie z rangą na dwójkach, ale były osoby po prostu, co się zgłosiły do serii, wiedząc, że tylko czempiony mogą, a nie miały czempiona, ale to nie wiem, czy myślały, że to im przyjdzie na sucho. Ładny wybicie jak na klawę. Aj, pozdrowienia dla Tuniego od Kamilowskiego. Dobra, zapomniałem w ogóle, że to ma być koniec odcinka, dlatego pokazuję jeszcze od razu statystyki. Tak się prezentują. No i co? Łapka w górę, sub i do widzenia. Elo.